Umowa o notariusza nie daje Ci 100% bezpieczeństwa przynajmniej mieszkania. Chodzi tak naprawdę o najem okazjonalny, ale wielu z Was upraszcza stosując termin umowa o notariusza. Chociaż swoją drogą taka umowa wcale nie jest zawierana u notariusza. Umowę najmu okazjonalnego zawieramy wcześniej z najemcą, a na podstawie tej umowy notariusz przygotowuje dokumenty, tzw. akty egzekucji. Ostatnio pod jednym z moich nagrań nawiązała się ciekawa dyskusja. Jedna z osób twierdziła, że skoro ma sygnatury i pieczęcie, to jest w 100% zabezpieczona. Ale czy wiecie, co tak naprawdę gwarantuje nam umowa najmu okazjonalnego? Przede wszystkim, żeby umowa faktycznie była najmem okazjonalnym, musicie ją zgłosić w ciągu 14 dni od momentu obowiązywania umowy do skarbówki. Podkreślam, że jest to 14 dni od rozpoczęcia umowy, a nie od daty podpisania tej umowy. Jeżeli przeoczycie ten termin, to niestety nie ma odwrotu i będzie to najem zwykły. Umowa najmu okazjonalnego daje nam możliwość przede wszystkim teoretycznie szybszej eksmisji lokatora. Jak to wygląda w praktyce? I w zwykłym najmie i w najmie okazjonalnym, lokator może nam nie płacić przez 3 pełne okresy płatności. Najczęściej rozliczamy się z lokatorem w okresie miesięcznym. Więc można przypuścić, że będą to najczęściej 3 miesiące. Po tych 3 miesiącach niepłacenia możemy lokatorowi wysłać wezwanie do zapłaty z kolejnym miesięcznym terminem. Czyli mamy już 4 miesiące. Jeżeli lokator nie zapłaci nadal po tych 4 miesiącach, to wówczas wysyłamy mu wypowiedzenie umowy z miesięcznym również terminem. Czyli realnie umowę mamy wypowiedzianą dopiero po około 5 miesiącach. W tym momencie bierzemy całą dokumentację i składamy do sądu. I teraz mając zwykłą umowę najmu, sąd będzie rozpatrywał ją według tradycyjnej procedury, która może się ciągnąć długi czas. Sąd będzie sprawdzał, czy nasz najemca jest w grupie osób chronionych, których nie można eksmitować na tzw. bruk. To znaczy, że taka osoba musi mieć zapewniony lokal zastępczy. Oczywiście taka osoba nie dysponuje lokalem zastępczym, a miasto czy gmina ma ograniczone zasoby mieszkaniowe, w związku z tym musimy się ustawić w kolejce i czekać na przyznanie takiego lokalu nawet około kilku lat. Jeżeli jednak mamy podpisaną umowę najmu okazjonalnego, to tutaj procedura jest uproszczona. Stąd teoretycznie nawet w ciągu kilku dni jest w stanie nadać tak klauzulę wykonalności, czyli po prostu pieczęć, która upoważnia nas do tego, że mamy prawo egzekwować ten dług i wyprowadzać lokatora. Z klauzulą wykonalności udajemy się do komornika po to, żeby ten mógł przeprowadzić eksmisję. W tym momencie komornik, mając wskazany w umowie najmu okazjonalnego adres, do którego najemca może się przenieść, może skutecznie przeprowadzić i wyprowadzić takich lokatorów. Czyli jak z tego wynika, ważnym elementem w umowie najmu okaz jest zgoda właściciela innej nieruchomości na to, że w razie problemów przyjmie do siebie tego niepłacącego najemcę. Ale tutaj też jest jeden haczyk. O tym za chwilę. Jakie są wady umowy najmu okazjonalnego? Przede wszystkim jest to koszt i czas. Całkowity koszt takiej operacji powinien zamknąć się w zależności od notariusza w kilkuset złotych, między 400 a 500. Jeśli chodzi o czas, który musimy poświęcić, to podpisując zwykłą umowę, po prostu spotykamy się z lokatorem i podpisujemy ją w tym samym momencie. Podpisując umowę najmu okazjonalnego, również spotykamy się z lokatorem, podpisujemy taką umowę. Oprócz tego musimy umówić termin wizyty notariusza. Poza tym lokator musi poprosić jakiegoś innego właściciela nieruchomości o przygotowanie zgody na ewentualne przeprowadzenie takiego lokatora do tego właściciela. Taka zgoda powinna być udzielona. Na piśmie najlepiej z podpisem notarialnie poświadczonym. Mając zgromadzone te dokumenty, wybieramy się do notariusza, który sprawdza ich poprawność. Następnie notariusz tworzy nam dokument, tak zwany akt poddania się egzekucji przez najemcę i chodzi o to, że ktoś będzie kogoś wieszał, tylko poprzez poddanie się dobrowolnej egzekucji, najemca wyraża zgodę, że możemy go eksmitować pod wskazany wcześniej przez niego adres. I tutaj uwaga, pułapka. Co zrobisz, jeżeli właściciel nieruchomości, do której miałby się przenieść najemca, na przykład sprzeda taką nieruchomość albo po prostu odwoła zgodę. Wracamy do punktu wyjścia i wówczas komornik nie ma gdzie eksmitować takiego lokatora. Na szczęście na to też jest rozwiązanie. Możesz samodzielnie kupić taki adres od firm, które profesjonalnie zajmują się udostępnianiem takich nieruchomości na potrzeby eksmisji lokatorów. Niestety wiąże się to z dodatkowym kosztem kilkuset złotych, ale możemy potraktować to jako ubezpieczenie i zabezpieczenie w razie problemu z takim lokatorem, które na pewno nam się zwróci, jeżeli faktycznie odpukać takie problemy wystąpią. Sam osobiście współpracuję z taką firmą, która udostępnia adresy, więc jeżeli jesteś zainteresowany również, to dezwij się do mnie na maila, a chętnie podam ci na miary. A jak to wyglądało u Was? Czy ktoś z Was podpisywał kiedyś umowę najmu okazjonalnego i mimo wszystko miał z tego tytułu problemy? Napiszcie proszę w komentarzu.